Coroczne święto Wrocławia po dwuletniej pandemicznej przerwie ponownie w uroczystej i bogatej oprawie. Zaczęło się tradycyjnie od złożenia kwiatów w Kaplicy Rajców Miejskich i specjalnej sesji Rady Miejskiej, podczas której tytuł honorowego obywatela Wrocławia przyznano profesor Alicji Chybickiej. Mniej oficjalna część obchodów, podczas której między innymi na tory wyjechał tramwaj imienia Andrzeja Waligórskiego, twórcy radiowego Studia 202, dedykowany został także jeden z wrocławskich krasnali. Podobnie jak zespołowi Lady Punk, który świętował swoje 40-lecie działalności. Wrocław w miniony weekend wypełnił się muzyką i dobrą zabawą. Było gorąco, nie tylko za sprawą temperatury powietrza.